Polska na nowo, nowy program Konfederacji, Polska na nowo, to hasło programu Konfederacji. Polska na nowo, to hasło programu Konfederacji dla Polski i Polock dawnie. Program zostanie zaprezentowany na konwencji programowej 4 lipca. 4 lipca rozpoczynamy promowanie naszej alternatywy dla slajdów Polskiego Ładu, podkreślili politycy Konfederacji. Robert Winnicki podkreślił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że hasło Polska na nowo, to też pewna idea, z którą idzie Konfederacja. 4 lipca rozpoczynamy promowanie naszego programu, naszej alternatywy dla slajdów Polskiego Ładu, naszej alternatywy i odpowiedzi wobec tych, którzy nie zrealizowali żadnego z wielkich programów, jakie ogłaszali, powiedział poseł. Dzisiaj mami nas się Polskim Ładem, na co Konfederacja mówi, trzeba Polskę na nowo. Trzeba zrobić Polskę na nowo, trzeba radykalnie przejść do zmian systemowych. Ale przede wszystkim trzeba dzisiaj naprawić błędy, które zostały popełnione w ostatnich latach i dekadach w kluczowych dziedzinach naszego życia społecznego, gospodarczego, podkreślił Winnicki. Jak mówił, jeśli potwierdzi się to, co jest gdzieś nieoficjalnie póki co, wiadomo, że 3 lipca będzie kongres PiS-u, to będziemy mieli w ten właśnie weekend, w tę sobotę i niedzielę pojedynek pomiędzy PiS-em a Konfederacją. Będziemy mieli pojedynek, w którym z jednej strony będziemy mieli ogrom propagandy rządowej, a z drugiej strony dynamiczną, nowoczesną wizję sił ideowej prawicy, która zaprezentuje swój program i ruszy w ogólnopolską trasę 4 lipca, zaznaczył Winnicki. Zdaniem Jacka Wilka, cały program i koncepcja partii rządzącej polega na tym, żeby wracać do rozwiązań etatystycznych, centralistycznych, urzędniczych, administracyjnych, które nie przynosiły efektu tak za PRL, jak i nie przynoszą teraz. Dlatego my w tej kontrze, w opozycji zaprezentujemy program zupełnie inny, program, który ten potencjał narodowy, tę energię ma uwalniać i stawiać na to, że to przede wszystkim państwo jest silne siłą obywateli, podkreślił Wilk.